Firma Bioskar wprowadziła na rynek antysmogowy szalik, którego skuteczność filtracji sprawdzimy dzisiaj przy pomocy specjalnej stacji pomiarowej Weber. Oglądajcie! Ten szalik wygląda jak każdy inny. Jedyną uwagę mam do koloru. Biały jest po prostu niepraktyczny. Szybko łapie kurz i brudzi się. Ale oczywiście producent oferuje szaliki także w innych wersjach kolorystycznych. Bioskarf to szalik wykonany ze specjalnego materiału, który pełni rolę trójwarstwowego filtra oczyszczającego wdychane powietrze. Przede wszystkim chroni on przed pyłkami PM10, PM2,5 oraz PM01. Wydajność filtrów szalika będziemy sprawdzali za pomocą specjalnej stacji pomiarowej Weber. Wskazuje ona teraz 24 jednostki zanieczyszczenia powietrza pyłkiem PM2,5. W takim razie zakryjmy go szalikiem i zobaczmy, co się stanie. Tak jak widzicie, aplikacja już działa. W takim razie zawijam nasz czujnik właśnie w ten szalik. Stężenie już spada, poczekajmy chwilę. Praktycznie do minimum spadła liczba jednostek zanieczyszczonego powietrza, także liczba cząsteczek spadła do 66 tysięcy, także jak widzicie, zawinięty czujnik w szalik jak najbardziej działa. Zatem wdychane powietrze przez szalik Bioskarf będzie czystsze. Ale oczywiście to nie wszystko. Sprawdźmy w takim razie, jak zwykły szalik sprawdzi się w tej samej roli. Okej, odczekaliśmy chwilę, czujnik pokazuje 26 jednostek zanieczyszczenia. W takim razie zróbmy to samo i zakryjmy czujnik właśnie zwykłym, przeciętnym szalikiem. Owijam go, no i zobaczmy, co się dzieje. Tak jak widzicie, odczekaliśmy znowu chwilę i w przypadku zwykłego szalika jest to 12 jednostek i zdecydowanie więcej cząsteczek, które nie zostały odfiltrowane. Także cóż, wychodzi na to, że jednak ten szalik działa. Szczerze, nie myślałem, że ten szalik będzie działał, ale testy pokazały, że rzeczywiście stężenie pyłków jest kilkukrotnie mniejsze niż w przypadku używania zwykłego szalika. I co ciekawe, producent deklaruje, że testy laboratoryjne potwierdziły 99,7% skuteczności filtrowania tych wszystkich złych cząsteczek, które nie powinny dostać się do naszego układu oddechowego. W porównaniu do popularnych masek antysmogowych, taki szalik ma jeden zdecydowanie wielki plus. Nie trzeba wymieniać w nim filtrów. Starczy go po prostu ręcznie wyprać. Należy oczywiście pamiętać, że aby szalik działał, trzeba nim szczelnie się zakryć. Trzymanie go na szyi po prostu nic nie da. Testy pokazały, że rzeczywiście mniej szkodliwych cząsteczek dostaje się do naszego układu oddechowego, jednak czy przełoży się to na nasze zdrowie, nie mnie to już oceniać. Jeżeli materiał Wam się podobał, koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał, a także napiszcie, czy Waszym zdaniem warto zabezpieczyć się przed smogiem. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pa pa!